Nie wiem, że woli nie ma. Autentycznie kurwa nienawidzę tego kombajna. A my chcieliśmy go kupić. To byście kurwa sami nim nie jeździli. No, gdzie by się jeździł kombajnowy J-Pop? No i kurwa, ten żółty działa ok. John Deere działa ok. A ten kurwa Ferguson ciągle mi się ta skrzynia biegu zacina na nim. Nieważne co mam ustawione, to kurwa. Ja nawet na tempomacie nie jadę, tylko po prostu cały czas trzymam wóz, żeby on jechał do przodu i kurwa na samym końcu ja chcę tylko, żeby on cofnął, żeby mógł zawrócić, to on nie chce mi biegu do tyłu zmienić. Czekaj, czekaj. Sięgniesz? Ta kłoda wygląda jak ten syn Johnny'ego Bravo. Ja w robocie u mnie w zeszłym tygodniu szła paleta, na której Hot Wheelsy szły wcześniej. Nic żadnego nie tego. Nie chwyciłeś? Znaczy rozpoznałem, że to Hot Wheelsy, czy tam inne zabawki Mattela szły, dlatego że na palecie zostały naklejki i Mattela. Naprawdę. Z logo. Od Hot Wheelsów po majonezy, ale ta paleta musiała przejść. Ale ogólnie czasami się trafiają, że przywożą nam nowe palety. Jak je tam zamówimy w sensie ten, na przykład ten Krzysiek je tam zadzwoni po tych z magazynu, żeby przywieźli, bo się kończą. Ale głównie są takie już użyte, używane mocno. I raz ktoś z poprzedniej zmiany nie zauważył, wstawiając słupek tych palet do paletyzatora, no, że w środku tego słupka była paleta, która miała dwie z trzech nóg. Tej jednej zewnętrznej nie miała. I to akurat była jedna zewnętrzna, ale to na całej długości, nie? Która była od strony bolców blokady, jak podjeżdża pod ten, pod tego robota, co układa te majonezy na palecie. Która no, przejechała nad te bolce i wiesz, czujka widziała, że paleta stoi. To więc stało też. Czujka widziała, że paleta stoi, więc chciała położyć majonezy. A ten. Kurwa, czekaj. To jak się ogarniecie, to dokończę. Kurwa. Co się odjebało? No, dobra, możesz wyjechać. Ma to. Co? Ogonek tańczy. Mogę dokończyć? No, możesz. I ten, i widziała, że ta czujka, że ta paleta tam stoi, więc już chciała ułożyć pierwszą warstwę. I kurwa, pierwsza warstwa, ale czujka ze stołu, na który to układa, bo to tak wjeżdżają majonezy po ileś tam tych pakietów na tych tackach. I to potem jest przepycha się taką, ten, taką belką się na ten taki stół przepycha z taśmą i on to potem układa na ten. W sensie spycha to na paletę, nie? I ten stół no, zjechał w dół. Czujka wychwyciła, że czujka od stołu wychwyciła, że palety nie ma. Czujka od robota widziała, że paleta jest. I wyskoczył błąd. Stół wjechał za nisko i się nie dało go podnieść, bo się zawiesił na palecie.
I chyba prawie, prawie godzinę Krzysiek z tym walczył, aż w końcu się wkurwił, powiedział, że to pierdolinie będzie kurwa na tym ekranie, ciągle próbował zrobić, żeby on się podniósł, a nie wywalał od razu alarmu, wszedł tam do tego paletyzatora, zdjął te majonezy, wyrwał tą paletę spod tego i kurwa włożył nowy, nową. Okej. No, ale ogólnie czasami są takie właśnie albo z połamaną deską, albo coś, albo tak jak ostatnio nam się palety zderzyły na tym, bo jakaś czujka nie załapała i z dwóch robotów wyjechały jednocześnie. Ale pomijając takie, że te roboty się pierdolą, to kurwa... Tam nie ma za dużo co robić, tak naprawdę płacą mi za opierdalanie się. Trzeba to zgłosić. Siebie kurwa zgłoś, konfidencie. Kapuś, kapuś. Idziesz do roboty, opierdalasz się, czasami coś podpierdolisz do domu i jeszcze ci za to płacą. Miałeś mi sosy wysłać. Chciałbym. Kurwa, Matrax. Co się stało? Coś się psuje. No niewiarygodne. No kurwa, ja pierd... Tak. O, kozak, 3 koła, patrz, króliku. To ogólnie zarobiliśmy 12 klocków. Na 3 drzewa. Opłacalny biznes. Kurwa, ja się zastanawiam tego. Ja się zatrzymuję przed tym, przed traktorem. Klikam wsteczny, żeby wykręcić. I nie zauważyłem, że znowu się ta skrzynia zacięła, nie? Ja kurwa myślałem, że on mi rzucił wstecznie, ja wciskam gaz, a i kurwa prawie wyjebałem przyczepę na bok. Bo pojechałem do przodu. Dalej ma nikt pod dom. Ej, tu serio trzeba tak zrobić. Nasadzić tych drzew i całe włozić. Bo to tutaj zlicza za długość. Im za długie i proste, to jest to droższe. No? To dawaj na niech tam. Jedź pod dom ten. Czemu pod dom? No bo tam drzewo się przewróciło wczoraj. Więc złapiemy je całe i jedziemy w całość. To mam pomysł lepszy. Jakiś do rzeki widzimy. Nie, trzeba by było dużą przyczepę. I ładowarkę z uchwytem do bali i ładować te długie całe, tylko gałęzie obcinać i... Maszyny używane w leśnictwie. Jest tylko mała ładowarka w miarę, a no nie, to jest ścinarka. Nie, zwykła ładowarka czołowa. A, że ten... No, z końcówką do drzewa. Panik do tego drzewa. No ty mam gówno, tu będziemy się męczyć. No to tak, kołowe. Nie no, Jacob widzakiem będzie potrzeba. Ja widzę to, że te samochody lewitują cały czas, nie? Zatrzymane. One tyle opadają, ja podjeżdżasz. Nie do końca, bo na przykład u mnie auta osobowe, w tym na przykład taka Tesla, co teraz jedzie, co jest tu? Opadły od razu, jak się tylko zbliżyły, ale ciężarówka lewitowała cały czas, mimo że była tu za mną. A co? Tego wózka nie było, jak on odjechał. Nie? Ale nie było. Nie, po prostu niby. To ta gra jest kurwa. O, da się Jandira zwrócić chyba. Nie wiem.
Kurwa, on jest niczyj. Ten? Ciekawie, dlaczego za każdym razem, jak ktoś wejdzie do tego traktora, to jego pismo zostaje w środku, no to... Ty, ja już wiem, od którego momentu jest ten traktor. Ten zielony. No. On jest od momentu, jak te zadania zaczęło nam wypierdalać. Bo ja miałem przecież jedno zadanie z nim. No to widzisz, to teraz będziesz miał jeszcze przyczepkę do kombajnu. W zestawie. I ma nie, co tu jest? Jego da się zwrócić. Da się? Tylko trzeba wziąć misję z nim. I wtedy po zakończeniu misji. No, zazwyczaj. Dobra, to na razie mamy ten na te drzewo. Może zbierzemy ten rzepot. No, rzepot zebrać. On niech tu stoi. Najwyżej Jacobowi się da to zadanie z traktorem i tyle. Co Jacobowi się da zadanie? Gówno. Ja nie jestem twoim papierem. Papier ścierny do dupy. Ło! Ty, Kamil, Maniek zaczął śpiewać papier ścierny do dupy i zaczął wydawać takie dźwięki, to chyba właśnie zaczął testować. Nie, no, to tylko matrak ze mnie wjechał. Nie, no ty wjechałeś przede mną. Nie, to ty. Nie, to ty. Ty nie pociągnąłeś na bok, więc to ty. Ty pociągnąłeś. Ty nie pociągnąłeś na bok. Skok w bok. Ale ja to kurwa krzywo koszę. Zbieramy 29 i jechamy. Mhm. Ej, jak mam 80% na przyczepce, nie? Mhm. I wystawię znowu rurę, to jak mi się zapełni na 100%, to automatycznie przestanie mi z kombajnu lecieć? Nie, przesypie się. Przesypie się? Mhm. Musisz tak wycyrklować, żeby było, wiesz. Ale teraz to nie wkręcasz jak zwykle, czy kurwa serio? Serio mówię. A wziąłeś ten traktor, co tu stał? Mhm. To weź ja tego, mam już 30%, dokończę ten pasek, to się obrócę, wysypię ci to i najwyżej to wywiezie, czy postawisz mi z powrotem go. Dobra. Powiedz kiedy. Już. No to możesz to wywieźć. Gdzie to? Mi się podświetla tam na górze do portu. Dobra. ZW. Hej. Ty na którym powrotu zbierasz? Na naszym? No tak. Okej. Nie mogę na innym, bo nie masz aktywowane zadanie. To ty już nie możesz zadania wziąć? No nie, jedno zadanie na sesję.
A jak szukałem. Znaczy, na gospodarstwo, nie? A jak szukałem tej odpowiedzi na to, co z tymi zadaniami mieliśmy, nie? No. To przed jakąś aktualizacją było coś takiego, że mogłeś brać. Aktywować sobie kilka zleceń. Na przykład na zbiór, tak jak ja teraz, owsa albo jak ty rzepaku. No. Wiecie, wiesz, i to było tak, że wziąłeś jedno, wypożyczyłeś sprzęt, ale nie oddawałeś tego zlecenia, tylko na przykład aktywowałeś sobie następne i tym wypożyczonym raz sprzętem jechałeś to robić, nie? No. I potem tylko przez kilka zadań naraz akceptowałeś i miałeś większy zysk, ale w którymś patchu to zrobili. Naprawdę zmienili. No. Aha. Chociaż fajnie się zbiera, to jak tak z pierwszych posyk, który się jedzie. Przypomniały dawne czasy. Dawne, czyli? Na farminga 15. Jestem. No. To się tam, jak możesz, Maniuś, pospiesz z dostarczeniem tego do portu, bo już mam prawie znowu pełen kombajn, a ty masz traktor. Jakbyśmy mieli pole numer 15, to byście tutaj mieli drewno od cholery. Szybko do tego portu dojechałeś. Uzna skrót przez rzekę. A wycieracze tutaj można używać? Samo się włącza na fada. Kupa, 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 kupa. Kurwa, nie, to pojechałem. Ten, kurwa, zamiast nie wrócić z moim traktorem, znaczy tym wypożyczonym na pole numer 15, to on na szóstkę pojechał. Bo ogólnie tutaj w farmingu nie musisz kupować pól. Możesz kupić tereny wokół pól, tam gdzie pól nie ma.
My na przykład możemy kupić samą tą górę tutaj po prawej stronie. Dawaj, syp już. Ile ty jeździsz? 12? 10. Odsuń się. O kurwa, nie mogę, jak mnie pchasz. Ten kurwo mi jaki robi. Sam jesteś pominięty. Kurwa. Dobra, wiozę. No, okej. Okay. I coś, zadanie wtedy zaliczę? Kurwa, do tartaku zjechałem. No to są jaja. Co? Co? Kurwa mać. Co? Tu... Ja pierdolę, nie. Nie mów mi, że kurwa wysypałeś całe zboże. Nie, tepnij się. Kurwa, nie mogę stąd zjechać. No kurwa, coś ty... Czekaj. Co wy tam zrobisz? Teraz podjedź. Naprawdę, kurwa? No jedź! Maniek się wjebał na kozioł oporowy na końcu toru. I zawiesił się traktorem. Te duże koła w powietrzu wiszą. Kurwa, wyjdź stamtąd, wyjadę stąd. Masz. Odczep przyczepę. Mam to nagrane. Da. Ale jak to profesjonalnie nazwał? Kozioł oporowy. On jest pociągowy. No. On całe życie chciał być wagonem.
Chyba tym kurwa. Od chuju. Wiesz, on jak to się zgadza. W sumie ładuje w siebie wiele. Ty, ale ja zjechałem tym, Maniek odczepił przyczepę, zjechałem z tego kozła i on mi tą przyczepę podłączył, kurwa, cały zestaw wystrzelił w powietrze. No, Maniek zawsze chciał być pilotem samolotu, to spełnia. Chciałbym być marynarzem. No zawsze możesz. Co? Zaakceptuj tę misję. Zakończyłeś się? No. Spacja, odbierz. Czaisz, że za te zboże dostaliśmy jeszcze hajs? O to, co miałem na przyczepie teraz, to samo jak ty skończyłeś kontrakt, że zrealizowano, to jeszcze dostałem 8 koła za te zboże i 5,5 koła za misję. Czujesz to, kurwa? No widzisz, odbita się na coś przydało. Dobra, to teraz trzeba zrobić... A, matrak stał, muszę mu traktor przydać. Ty aktywowałeś tą piątkę z gry plonów? Mhm. No okej. Okay. Pojechałeś już tam kombajnem? Tak. Dobra, podczepię przyczepę, też tam pojadę i ty mi tam zostawisz najwyżej tego kombajna. Czemu? A co, chcesz kosić? Śrubrubrubrum. Czemu port ciągle mruga na niebiesko? Tam też trzeba będzie teraz to odwieźć? Mhm. Ty już zacząłeś kosić? Mhm. Mhm. Ale ten traktor ma ciężko z tą przyczepą. Bez przyczepy. Ej Maniek, bo już naprawili ten błąd, co tak szukałem tego, czy mieliśmy ten problem z zadaniami. Na jakimś forum znalazłem, że było kiedyś opcja taka, że brałeś jedno zlecenie na przykład na zbiór i nie oddawałeś go, nie akceptowałeś na samym końcu, tylko brałeś następne i następne i wypożyczonym raz z pojazdem robiłeś kilka zadań. Tego nie wiedziałem. Było kiedyś, tak czytałem to na forum i że niby ponoć to naprawili, u niektórych jeszcze niby czasami działało i teraz sam nie wiem. No tak to naprawili, że zamiast naprawiać to po prostu zabrali dać więcej niż jedno zadanie. Po prostu ograniczyli funkcję to. I według mnie już to jest naprawione. Ja pierdolę ten... Co jest, kurwa? Kurwa nie wierzę, nie?
Ja nie zepsułem, tylko przy skręcaniu wjechała we mnie osobówka i mnie zablokowała. A ten traktor jedzie 15 na godzinę z pustą przyczepą. To co dopiero będzie, jak Maniek mi ją zasypie na full? Już jechał mniej. A 5 na godzinę, glina nawet w radar nie pluje, bo mnie dogoni nawet na piechotę. O co, tam dopiero 50%, 60. Dobra, chuj z tym. I tak bym dojechał za wolno w stosunku do ciebie. No kurwa, nie wiem czemu taki traktor chują wydało, ale ten traktor jedzie 5 na godzinę pod górkę z tą 3,8. Kurwa, na pusto jakbym był pełen. Dawaj tu z tą przyczepu. Te, pupo. Już jadę, dupo. Gdzie ty kurwa jesteś? Tam z tyłu. Kukurydzę zbierasz? Mhm. Nie, to są ogórki. A co te auta tak stają przy nas ciągle? Już. Jesteś pusty. Panie, a ten traktor klaksonu nie ma. Masz, masz przystawioną na przyczepę. Funkcję. No nie, jestem na traktorze i pod O nie trąbi. Kurwa, zero. Nie ma klaksonu. Kurwa, myli mi się ciągle to O i zero. No jedno zero już mamy. Drugiego nie trzeba. Z Jakubem to jest jak z tym. Z tymi dentystami, co polecają pastę do zębów. Zawsze 9 na 10 poleca, ale zawsze znajdzie się jeden, co ma wyjebane. No. A żądłem chcesz? A w żądło chcesz? Ja cię nie dogonię, ja po prostu se poczekam, poopalam się w moich szpelcach. Ten kombajn z góry wygląda jak maszynka do golenia włosów.
Teraz patrz, coś ci pokażę. Coś ci pokażę. Tylko to jest sprytne. On tego nie ogarnie. Co, wysiadłeś i kombajn jedzie na tym? No i patrz, patrz to. Chodź tu zobaczyć. Patrz, rozbije się. Co, ustawiłeś go prosto na... Co, robotnika jakiegoś zatrudniłeś? Nie, GPS-a ma. Jak? Normalnie. Jakiegoś robotnika zatrudniłeś, jak nic. Toż to ja. Dobra, masy to kość, bo mi się nie chce. Chyba. Mi się nie chce. Tutaj się wyrywam elegancko. Jak ty tego GPS-a niby włączyłeś, co? A Ctrl Alt F4. Nie, no tak. Tu masz kombinację pod lewym kontrolem i altem. Jak nic, to jest na tamtym kombajnie coś zbugowane, bo teraz mam innego kombajna i normalnie mi wszystko dobrze działa. Bo muszę ustawienia do kombajnu zrobione. Tak.